Cześć, tutaj Denis, witajcie na moim kanale. Zapraszam na film ze słonecznej Florydy. Idziemy na mecz Miami Heat kontra Houston Rockets. Panowie, gdzie idziemy? Tutaj nakręć pana. Gdzie? Gdzie? Jak na kartonie. Nie powiedzą. Aha! My idziemy do Żabki. Nie, do Hooters. Idziemy do Żabki na piwo, a później na mecz Miami. Jesteśmy po meczu, Miami Heat wygrało 129-110, ogólnie pogrom, mimo że w Houston Rockets był James Harden, to Miami rozniosło. Idziemy na parking, tu gdzieś jest nasza fura. Co tu tak wieje z drugiej strony? Jako że mieszkam już w Miami, to jestem typowym Miamijczykiem, ale wygraliśmy, mamy to. Oczywiście Challenger. Challenger to jest tak jak Volkswagen Golf w Polsce. Po meczu z Miami Heat jest hit na parkingu. O ja. I reklama iPhone'a 11 Pro. Nakręcę na iPhone'em 11 Pro. Stary ten autobus jest, no, bardzo stary, bo są nowsze też, nie? Testy. Pa. Dzień dobry. Dokąd pan jedzie? Jedziemy największą konsolą do gier na świecie. O, nie wywal się. Dajesz? Patrz, już ich biorę. A, dobry jest. Takie jaja, tylko w Tesli, proszę państwa. Tak się bawimy. Ameryka. Mamy opcję pierdzenia w Tesli i możemy podczas włączania kierunkowskazów puścić bąka, czyli klik i jest bączek. Klik i jest bączek. Bardzo głupi, ale Tesla to ma. Jest też opcja rozpalenia kominka sobie w Tesli. Idziemy Miami Beach, jest niesamowicie gorąco, jest niesamowity klimat, przed chwilą latałem dronem. Dronem można latać do wysokości 150 metrów, oczywiście dron musi być zarejestrowany, ale można, widoki są przepiękne, zobaczcie. Tutaj jeszcze Ocean Drive, chłopaki jeżdżą na deskach i tu mamy same Ocean Drive. Próbujemy znaleźć coś do jedzenia, ale nie możemy się za szybko poruszać, bo jest zbyt pięknie i musimy wszystko ładnie zobaczyć, doznać tego i zachwycić. Mamy bidon normalnej wielkości. To mamy bidon dla, nie wiem kogo, ale tu. Proszę bardzo, Amerykanie, drive-thru bank, można pieniążki wypłacić, nie trzeba wysiadać z auta, można być grubym. Byliśmy w alkosklepie, największym chyba w Ameryce, bo wszędzie jest hipermarket, po prostu same półki z alkoholem, nic więcej, tylko alkohol, alkohol i alkohol. I na każdym kroku jeszcze są degustacje. Wszystkiego z każdej strony.
Kennedy Space Center. Dzisiaj zwiedzamy muzeum. Rano są rakiety. Dopiero weszliśmy. Bilety jakieś 50-60 dolarów, ale z hasłem Apollo mamy jakąś zniżkę za bilety kupione w internecie. Jesteśmy już praktycznie po wszystkich wycieczkach na Kennedy Space Center i szczerze mówiąc szału nie ma. To raczej nie warto wydawać tej kasy, lepiej pójść zobaczyć start rakiety gdzieś z plaży. Tutaj widać tylko budynek, gdzie budują rakiety i te wszystkie miejsca, z których rakiety startują, ale też z daleka. A tak muzea bardziej nastawione na rozrywkę jak Disneyland, wideo, ekrany, efekty. Nigdy nie jadłem, ale są jakieś gotowane orzeszki. W dwóch smakach. Jesteśmy na Cape Canaveral i czekamy na start rakiety SpaceX Starlink, która ma wynieść 60 satelit. 60 satelit na orbitę. Gdzieś tutaj ją powinno być widać, na pewno będzie widać jak wystartuje, jeśli wystartuje. No chyba, że odwołają start, zobaczymy. 15 sekund i zaraz startujemy. Starcie praktycznie nie było widać rakiety, bo była bardzo daleko, ale było widać przynajmniej, że startowała i było słychać bardzo mocno huk tej rakiety po wystartowaniu, dopiero jak już była w chmurach. Teraz jedziemy dalej na Daytona Beach. Jesteśmy na Daytona Beach, gdzie można wjechać autem na plażę. Tutaj jest właśnie za mną droga. Tędy można przejechać sobie za 20 chyba dolarów. Jednorazowa opłata, jak jesteś rezydentem, jak tutaj mieszkasz, to jest chyba 25 dolarów za cały rok jeżdżenia po tej plaży. I praktycznie można sobie zaparkować przy samej plaży, na piasku i od razu iść do wody, albo iść tutaj zjeść coś w restauracji. Ponoć jedna z nielicznych plaż, gdzie w ogóle można jeździć po plaży właśnie. Ale klimat jest niesamowity z tym jeżdżeniem po plaży. Piasek jest twardziutki, można sobie jechać, tutaj właśnie jedzie jakiś Mustang. Przy okazji Mustangi są mega popularne w Stanach i nie jest to jakieś, nie wiem, bardzo ekskluzywne auto, są praktycznie wszędzie, tak samo jak Camaro. Dużo widać też Corvette, a jeżeli chodzi o samą pogodę, no to teraz jest 25 stopni, w listopadzie jest 11 listopada, Dzień Niepodległości. W Polsce tutaj jest Dzień Weterana, też jest wolne, nie pracują Amerykanie. No i tutaj mamy 25 stopni, tydzień temu było ponad 30 stopni, jakoś w okolicach 30 stopni było nie do zniesienia. A teraz jest właśnie 25 stopni słonecznie, czasami jakieś chmurki, więc jest bardzo fajnie i znośnie na dworze. W porównaniu do Polski, gdzie teraz mamy 3 stopnie, jest po prostu petarda. Kolejna ciekawostka, w Ameryce przyjechał właśnie ice cream truck, czyli ciężarówka z lodami. Tutaj za mną troszkę wyższy level imprezki, bo już i namioty, i nawet grill, więc ludzie bawią się jak potrafią. A sam piaseczek jest bardzo, bardzo drobny. Dotarliśmy na Key West, do najbardziej wysuniętego na południe miejsca w Stanach Zjednoczonych, czyli właśnie tej beczki, 90 mil od Kuby. I kolejka do tego właśnie punktu, żeby zrobić sobie zdjęcie. Przyjdziemy jutro, może jutro będzie mniejsza kolejka i lepsza pogoda. Key West i życie nocne. Tutaj jesteśmy już na bocznej uliczce i jest dosyć spokojnie.
a na ulicy Diwal tętni życie, gra muzyka na żywo i tak tam. Śniadanie w hotelu nie za bardzo smaczne, ale bardzo słodkie, bo babeczki, bajgle, jogurty, kawa też raczej taka sobie. A Key West rano wstaje z kurami, bo po ulicy biegają kury, a rano koguty wieją i nie dają spać. Idziemy jeszcze na chwilę przejść się po Key West i jedziemy z powrotem w stronę Miami. Ten kogut nas obudził właśnie rano. Bezczelnie. Nie wstyd ci? Tutaj właśnie za murem jest dom Ernesta Hemingwaya. Jeden z domów Ernesta Hemingwaya. I znowu Diwal Street, główna atrakcja, główna ulica Key West. Tym razem podczas dnia. I podczas dnia jest raczej bardziej spokojnie, chociaż wciąż można spotkać kury i koguty, które biegają i chodzą sobie po całym mieście. Nie ma już muzyki na żywo. Chyba wszyscy jeszcze mają kaca, bo jest bardzo spokojnie i cicho. Inaczej niż wieczorem. Name pub z milionem dolarów, ponoć jest tu tych jednodolarówek 70 tysięcy. Wszędzie, ściany, wszystko jest w dolarach. A z zewnątrz wygląda tak niepozornie. Bęk walnąłem. Przyjechaliśmy do kolejnej miejscowy i jakie auta stoją obok naszego? To jest nasze, tu jakie oczywiście następne Mustangi. Teraz jesteśmy na wyspie Isla Morada, nie wiem czy dobrze to mówię. I tutaj można karmić ryby, nie pamiętam teraz ich nazw, ale są duże, ponad 1 metr. I gdzieś tutaj można kupić przynętę i je nakarmić. Ryby nazywają się tarpuny albo tarpany, tutaj jest właśnie nazwa. Po polsku chyba tarpan albo tarpun, nie wiem, ale duże ryby, które jedzą z ręki. Ryby wyrywają rybki, czyli przynęta, z ręki. Oprócz tego są jeszcze pelikany, które chcą zabrać te ryby z wiaderka. Gdzie? Człowiek? Weź się Udało się wrócić z wycieczki, jeszcze kilka słów o tym właśnie Mustangu, którym jechaliśmy. Przejechaliśmy nim jakieś 1000 km na Key West i z powrotem. I wynajęcie takiego Mustanga kosztuje, zależnie kiedy go zarezerwujemy, bo my dosyć późno zarezerwowaliśmy, więc płaciliśmy dużo, więc rezerwujcie wcześniej, żeby mieć mniejsze koszty. Jeżeli chciało się wcześniej zarezerwować, to był to koszt jakieś $54 za dzień. My mieliśmy już cenę 71 dolarów za dzień plus podatki, to wyszło jakieś około $200 za dwie pełne doby, ale Mustangiem się jeździ bardzo fajnie. Jest to najnowsza wersja Mustanga, kabriolet. W wypożyczalniach mają praktycznie tylko takie. Na Key West, gdzie byliśmy, większość ludzi też miała Mustangi i cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bo w końcu to kultowe auto, czyli właśnie Ford Mustang. W środku również bardzo fajne auto. I co ciekawe, ma wsparcie również dla CarPlay, czyli podłączamy sobie iPhone'a do systemu przez kabel i mamy wtedy wszystko to, co na iPhone'ie, na tym ekranie od Mustanga. Tutaj odpalamy go. Może zgaszę, żeby nie było tak głośno, ale tutaj te zegary, to również jest jeden wielki ekran. Te zegary możemy zmienić sobie kolory tych zegarów. Ja miałem ustawione na czerwone i pomarańczowe. Tutaj też mamy podświetlenie. Również możemy zmieniać kolor tego podświetlenia. Nie możemy natomiast zmieniać koloru tych guzików.
To jest taki typowy fordowski kolor. Tutaj mamy też podgrzewane oraz chłodzone fotele. Oprócz tego możemy wyłączać kontrolę trakcji i zmieniać ustawienia kierownicy oraz tryb jazdy. Ale sam Mustang jest przepiękny. Także jeżeli ktoś chce wynająć Mustanga, to jak najbardziej można, są dostępne. Jeszcze bardzo ciekawa rzecz, bo jako że Mustang jest kabrioletem, nie ma dachu, to możemy podziwiać. Na przykład jeżeli wjeżdżamy do Miami, my wjechaliśmy do Miami i z otwartym dachem widzimy praktycznie wszystko. I wjeżdżaliśmy wieczorem, więc bardzo fajnie były oświetlone wieżowce. Nie musimy tutaj przez okno wtedy przez szybę patrzeć, tylko możemy normalnie do góry. To samo jest z innymi miejscowościami, tak jak Key West, możemy się rozglądać dookoła. W Key West jest baza wojskowa, więc często latały myśliwce i też mogliśmy je podziwiać właśnie po prostu zadzierając głowę do góry. Przy wyższych prędkościach trochę wieje wiatr we włosach, no ale chyba o to chodzi, żeby poczuć ten wiatr we włosach, jeżeli jedziemy kabrio. Bardzo fajne auto, jestem zadowolony. Bezpiecznie przewiozło nas, jako że jest nowe, więc też ma już systemy bezpieczeństwa. Mieliśmy też aktywny tempomat oraz asystent pasa. Auto trzymało się pasa oraz trzymało odległość pomiędzy następnym autem. Jeżeli byliśmy za blisko, to auto automatycznie hamowało. Jeżeli byliśmy za daleko, to przyspieszało do zadanemu prędkości. Mamy ciekawe akcenty, czyli podświetlenie Mustanga w drzwiach. Ja jazda na sam Key West też była bardzo fajna i spokojna, bo nie było większego limitu niż 45 i 55 mil na godzinę, więc mogliśmy sobie spokojnie ustawić tempomat i jechać tak przez praktycznie 200-300 km był taki limit, czyli to jest jakieś 70, 80, 90, mniej więcej takie były limity kilometrów, jeżeli chodzi o prędkość. A jeżeli chodzi jeszcze o takie auta jak Mustang, to widzieliście, że dużo ich mija się na ulicy, dużo było ich na parkingu. I tutaj jeszcze ciekawostka, bo stoi sobie nasz Mustang, którego dzisiaj oddajemy, a sąsiad ma na przykład Challengera, który też jest bardzo ładnym autem. Chętnie też bym się nim przejechał, ale Challenger nie ma składanego dachu, a Mustang ma, który według was jest ładniejszy. Oddaję mu Mustanga i zaczynamy następne przygody. Tutaj Mustang ma miejsce na nogi, ale tylko w przypadku, jeżeli z przodu siedzi niepełnoletnia osoba. Bo jak siedzi pełnoletnia, to trzeba siedzieć po turecku z tyłu. O. I następne fury do wypożyczenia już czekają. A tej nie bierzemy. To tyle, jeżeli chodzi o Florydę. Jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie dajcie przy nim łapkę w górę. To bardzo pomaga na kanale. Zobaczcie również inne moje filmy z podróży, m.in. Madagaskar, Oman, Nowy Jork, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tymczasem w tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!